Dzień dobry, witam was dzisiaj na mapie Rzeka Popiołu i będę grał o fragi na lekkich i średnich czołgach. A bitwę gramy na 3 punkty klasycznie i jadę tutaj tym bobslejem w stronę ich respa, no ale nie będę się pchał na górę tam koło mostu, tylko sobie stanę tutaj z prawej strony za tą skałą, o właśnie na tym podwyższeniu, i tutaj będę łapał czołgi, które są na górze. Pierwszy jest Tygrys E, na żółtym zrobiony frag, do punktu dojeżdża kolejny Tygrys, H1, strzał w garnek, zrobione krytyczne. Załoganci wieży unieszkodliwieni, poprawka kończy tego Tygrysa i chciałem w tym momencie jechać na kapa, ale pokazało się dużo czerwonych na górze, jest tam VK3002, M51, 109, ale zatrzymał mnie przed kapem strzał z teciaka, który przed chwilą zginął, a ja tutaj się zajmuję po kolei tymi wszystkimi pojazdami na górze. Zginęła fałka, 109 się wysunęła, dostała strzała w wieżę. Ja kończę na prawy i dostaję strzała z lewej strony, właśnie tutaj z miejscówki jest Tygrys H1, który mi mojego Tygrysa rozwalił. 5 zrobionych fragów, nie za dużo, mogło być więcej, no ale nie ma co narzekać. Przejmujemy punkt A, przejęliśmy punkt C. Na razie przeciwnicy mają punkt B, czyli w tej chwili wygrywamy, ściągamy pasek czerwonym. Jadę panterą F. Na dół nie ma się co pchać, tam jest dużo naszych, powinni sobie poradzić. Będę jechał w stronę punktu B. Tutaj są dwa ciężkie czołgi, warto by było się ich pozbyć z punktu. Jest M6. Strzał w wieżę, zrobione krytyczne. Poprawka i M6 nie ma, stoi tu jeszcze IS-2. Nie mam w tej chwili na niego przestrzału, teraz pokazał się w celowniku garnek, wsadzone krytyczne. Jeszcze łapie się wieża. Oba ciężkie czołgi rozwalone. Przy wjeździe na most stoi M51, nie mam do niego w tej chwili jak strzelić, bo zasłania mi ta skała. Teraz poszedł rykoszet. Jestem źle ustawiony do tego M51. Za mocno pokazuje bok, ale M-ka się schowała, za to tutaj jest Pantera A. Zrobione krytyczne, tylko strzelec dostał obrażenia. Pantera wyjechała cała, pokazała bok. Skończyło się tak, jak się skończyło. Do mnie strzela M51, też bok pokazał kolega. Ja zaliczyłem pożar, teraz go gaszę. W międzyczasie wyrzucam artylerię. Może coś się uda z nią zrobić. No tak, uzupełniam załogę, kończę naprawę. I tu wyjeżdża pelotka M19. Strzał tylko za trafienie, teraz z KM-u. Jakieś obrażenia zadaje załogantom. Padły dwa krytyczne uszkodzenia na tej pelotce. Jeszcze jeden strzał, też praktycznie za nic. M19 chowa się za skałę.
Próbuję strzelać z działa, no ale większe korzyści daje mi strzelanie z KM-u. Wchodzą trafienia. Załoganci unieszkodliwieni. Jeszcze jeden strzał tylko za trafienie. Przeciwpancerna amunicja w takim wypadku się nie sprawdza. No ale udało się wystrzelać całą obsługę pelotki. No i mam przed sobą jeszcze Tygrysa H1. Następny frag zrobiony. Drużynowi zdążyli w międzyczasie przejąć punkt B, ale tracimy na górce punkt C. Tam jest PZPV. Szóstka, nieprzyjemny czołg. Na szczęście do mnie jest ustawiony tutaj bokiem. Nie udało mu się przejąć kapa C. Dalej stoi jeszcze Tygrys E. Tutaj dostałem strzał od któregoś z pojazdów na respie. Lekko się wycofuję, korzystam z osłony skały. Tygrys schował się za swoją skałą, no ale teraz wycofał, dostał trafienie. Zniknęło podświetlenie i jeszcze raz wysyłam artylerię. W międzyczasie dostałem 15 użycie na bombowców. Mam bombę atomową, nalot bombowy do wykorzystania, no ale już koledzy wepchali się na niebo. Muszę czekać na swoją kolej. Wyjeżdża Panteradę z respa. Pokazała bok i skończyło się tak, jak się skończyło. Jeszcze raz za chwilę będę miał użycie bombowca i jeszcze raz gajdziny dały nalot komu innemu. No cóż, mówi się trudno, bitwa się kończy, mam zrobionych 13 fragów. Za bitwę dostałem żółty medal stalowego herosa. Szkoda, że nie udało się wylecieć z bombą atomową, a z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!